Przemysław Niechcielski, witam Państwa w środę 25 lipca w kolejnym wydaniu Info Płońsk. Dzisiejszy serwis poprowadzę Shisha Cafe, znajdujące się przy Fatima Kebab Grill Bar przy ulicy Warszawskiej. Jest to jedyne miejsce w naszym mieście, gdzie w orientalnym arabskim klimacie i w miłej atmosferze można oddać się niecodziennej przyjemności palenia shiszy. W lokalu, który jest otwarty przez 7 dni w tygodniu, od godziny 14 czekają oryginalne fajki wodne oraz tytoń wysokiej jakości w wyjątkowych smakach. Zachęcamy do odwiedzenia Shisha Cafe. A tymczasem zobaczmy, co działo się w płońskich okolicach w minionym tygodniu. W piątek 20 lipca odbyły się płońskie uroczystości z okazji Święta Policji. Z tej okazji w kościele parafii świętego Michała Archanioła w Płońsku odbyła się msza święta w intencji wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Płońsku. Dalsza część uroczystości miała miejsce na dziedzińcu komendy. Po mszy świętej obecni na uroczystości przemaszerowali ulicami miasta na dziedziniec Komendy Powiatowej Policji. Tam komendant powiatowy Policji w Płońsku Dariusz Sady podziękował funkcjonariuszom za służbę, a ich rodzinom za wyrozumiałość i wsparcie. Dzisiejsze nasze spotkanie z okazji Święta Policji odbywamy w szczególnym roku. W roku, w którym było postawione Policji Polskiej niespotykane do tej pory zadanie, jakim było Euro 2012. Policja zdała ten egzamin, myślę, że na piątkę. Również policjanci łońskiej policji, którzy brali udział w różnego rodzaju zabezpieczeniach, zdali ten egzamin na piątkę, w niektórych sytuacjach na szóstkę. Także chciałbym policjantom i pracownikom policji w sposób szczególny podziękować za ten czas Euro 2012. Także dziękuję serdecznie. Podczas płońskich obchodów policyjnego święta odbyło się uroczyste ślubowanie funkcjonariuszy wstępujących w szeregi policji. Następnym punktem uroczystości było wręczenie wyróżnionym policjantom państwowych i resortowych odznaczeń oraz aktów nominacyjnych. Odznaki Zasłużony Policjant w tym roku otrzymali nadkomisarz Robert Olewniczak oraz aspiranci Marek Ambrochowicz, Grzegorz Antoniewski i Krzysztof Pawłowski. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu płońskiego. Policja to umundurowana, uzbrojona formacja służąca społeczeństwu. Jest to bardzo prosta definicja. Określenie służąca społeczeństwu precyzuje charakter zadań stawianych przed policją. Wskazuje główny cel przyświecający wszelkim działaniom. Owym głównym celem jest bezpieczeństwo obywateli, którego miarą ma być rzeczywiste poczucie bezpieczeństwa każdego z nich. Działania podejmowane przez policję mają służyć społeczeństwu. Nie mogą być realizowane w izolacji od obywateli. Wśród zaproszonych gości obecni na uroczystości byli zarówno przedstawiciele władz powiatu, miasta i gminy, jak również osoby reprezentujące Ochotniczą Straż Pożarną w Płońsku, Miejskie Centrum Kultury, Sąd i Prokuraturę. Ilona Szymańska, Info Płońsk. Było międzynarodowo, a nawet międzykontynentalnie. Na 31. edycji Mazowieckiej Ligi Spartan Wear, która odbyła się w sobotę 21 lipca w Płońskiej Hali Sportowej. Miłośnicy sportów walki oglądali ponad 50 walk w 6 formułach. Płońszczanie czekali najbardziej na pojedynki bokserskie, gdyż na ringu pojawili się pięściarze Budowlanych Inżynieria Emil Witkowski i Marcin Brzeski. Uroczystego otwarcia gali dokonała wiceburmistrz miasta Płońsk Teresa Kozera. Następnie rozpoczęły się walki. Podczas pierwszej tegorocznej edycji Mazowieckiej Ligi Spartan Wear po raz pierwszy zobaczyliśmy pojedynki międzynarodowe. Dwa pojedynki stoczył bowiem Andrew Dabkowski, 16-latek urodzony w USA. Amerykańskie zapasy twardo sprawdziły się w formule MMA ze szkołą Renaty Naczaj z TNT Kobyłka, która od lat skutecznie wprowadza świat sportu walki zawodników z dalekiej Czeczenii. Kolejna konfrontacja amerykańskiej szkoły zapasów nastąpiła podczas walki z wychowankami klubu Grappling Team Viking Staroźleby, którego założyciel i trener Łukasz Kamiński doskonalił swój fach w Wielkiej Brytanii. Kolejna sprawa godna odnotowania to pojawienie się zawodników w wagach ciężkich, zarówno w formułach uderzanych, jak i w grapplingu i MMA. Wzorem wcześniejszych edycji, komisja złożona ze znawców MMA oraz K1 po zakończeniu zawodów przyznała wyróżnienia dla zawodników 31. edycji Mazowieckiej Ligi Spartan Wear. Najlepszą walką wybrano pojedynek Mahomeda Tulszewa z Tomaszem Pospiszyłem. Najlepszym zawodnikiem został Bartosz Pasik, natomiast najlepiej znokautował Andrzej Piątkowski.
Po raz pierwszy na ringu Spartan Wear stanęli również pięściarze. I to właśnie dlatego pońszczanie przyszli w sobotę do hali. Na ringu mogli bowiem zobaczyć swoich zawodników w rywalizacji z warszawską Gwardią, Legią, Elbląskim Tygrysem i zawodnikami z Manchesteru. 16-letni Emil Witkowski, reprezentujący Budowlanych Inżynieria, występujący w kategorii wagowej super półśredniej, przez decyzję sędziowską ku wielkiemu zadowoleniu kibiców po świetnej walce pokonał Karola Dołowackiego. Ogólnie dobrze mi poszło, aczkolwiek mogłoby mi pójść lepiej, w tym stylu. Zabrakło trochę właśnie balansu, trochę zaniedbałem tą część. Jeżeli bym uderzał serię składającą się z większej ilości ciosów, plus ten, bym dołożył ten balans, myślę, że walka mogłaby się zakończyć przed czasem. Bym wykorzystał właśnie te swoje atuty. Publiczność mnie pozytywnie zaskoczyła. No naprawdę cieszę się, że w Płońsku mamy taką publiczność i można liczyć na doping z ich strony, tak? Zwycięsko z ringu zszedł również kolejny reprezentant Budowlanych, Marcin Brzeski, występujący w kategorii wagowej superciężkiej. Płońszczanin pokonał w walce wieczoru Marcina Śnitko, również przez decyzję sędziowską. Mogło być lepiej, było wypańcowo, bo ja aboksuję co jakiś czas, kurczę, i nie mam takiego aboksowania w ringu, ale teraz myślę, że będzie coraz lepiej. Po zakończeniu wszystkich walk, bokserzy otrzymali pamiątkowe puchary oraz nagrody rzeczowe. A dla nas występy swoich podopiecznych skomentował trener Budowlanych Inżynieria Krzysztof Macharzewski. Nasz wychowanek Emil Witkowski, duże, duże brawa dla niego, początek kariery, ale naprawdę niezły, pokazał niezły boks. Marcin Brzeski, troszeczkę zabrakło tu odwagi. Myślę, że po prostu to było, że tak powiem, powodem długiego, że tak powiem, nieboksowania, czyli tej przerwy. Praktycznie coś koło 2 lat nie boksował, więc tak troszeczkę się nie strzelił, ale wygrał. Oceniam tę walkę na niezłym poziomie. Dzięki uprzejmości z Manchesteru tutaj działaczy i tak dalej. Chcielibyśmy wyjechać do Anglii i tam zaboksować w turnieju. Wiadomo, tam turnieje są na takim światowym poziomie. Przychodzi od 3 do 4 tysięcy na walki amatorskie. Więc no, to by było, że tak powiem, takim naszym marzeniem na te dzisiejsze dni. Tak? Niedługo Mistrzostwa Polski, Puchar Polski, więc też myślimy, że jakoś tam sobie powalczymy i damy radę. No mówię, no czas pokaże. Cały czas się rozwijamy, jesteśmy sekcją, można powiedzieć, młodo, bo sekcja przeszła delikatną reaktywację. Myślę, że dużo, dużo chęci, dużo pracy, dużo zaangażowania, a wyniki przyjdą. Organizatorem Ligi Spartan Wear jest Stowarzyszenie Polska Liga Kickboxingu w Płocku przy udziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Patronat sportowy sprawują Polski Związek Kickboxingu oraz Przemysław Saleta. W niedzielę 22 lipca w hali sportowo-widowiskowej w Baboszewie rozegrano pierwszą kolejkę piłkarskiego Pucharu Lata. Oto zaszczytne trofeum rywalizują drużyny rozstawione w 2 grupach. Po pierwszych 10 meczach grupy A znamy już zwycięzcę. Jest nim zespół Wizards. To jednak nie koniec emocji. Piłkarze z grupy B wyjdą na boisko 12 sierpnia. Baboszewski piłkarski Puchar Lata po raz pierwszy odbył się w 2010 roku. Rozgrywki składają się z 3 turniejów. Z każdej z 2 grup wychodzą po 2 najlepsze zespoły, które grać będą w 3. turnieju, systemem każdy z każdym. Turniej ten zaplanowano na 2 września. Rywalizacja w grupie A była bardzo zacięta. Na pierwszym miejscu z 2 zwycięstwami i 2 remisami znalazł się zespół Wizards. Oczko niżej z 2 zwycięstwami, remisem i porażką uplasowali się Oldboye. Z taką samą liczbą punktów podium zamknęła natomiast drużyna Huraganu. Jednak z powodu gorszego bilansu bramek nie zobaczymy jej w dalszym etapie rozgrywek. Swój udział w zawodach zakończyły również zespoły Futsal i SLO1. Najlepszym strzelcem pierwszej kolejki grupy A został Marcin Hyczewski z zespołu Huragan, który zdobył 6 goli. W niedzielę 22 lipca w Jerzewie Wesel odbyły się miejsko-gminne zawody sportowo-pożarnicze. Wzięło w nich udział 16 drużyn, z czego aż 7 młodzieżowych. Nad przebiegiem zawodów czuwał komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku Antoni Czapski oraz wójt gminy Raciąż Ryszard Giszczak. 2-krotnie na podium stanęli strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaczorowach. We'll be right back.
Od 2 do 15 lipca w Soczewce pod Płockiem odbywał się obóz letni pierwszej drużyny płońskiej świętego Stanisława Kostki Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego Zawisza. 10 płońszczan obozowało wspólnie z pierwszą drużyną warszawską oraz warszawskimi samodzielnymi zastępami. Pierwsza część obozu to pionierka, czyli budowanie infrastruktury obozowej, gniazd, umywalni, pomostu nad jeziorem oraz kaplicy. Jak mówi nam jeden z harcerzy, Paweł Bełdyga, gniazdo zastępu jest jego miejscem bezpośredniego obozowania. Znajdują się tam wszystkie urządzenia, jakich zastęp potrzebuje do codziennych czynności. Stoi tam stół, ławki oraz palenisko, na którym skauci przyrządzają jedzenie. Platformą nazywana jest sypialnia. Jest ona zazwyczaj jedno- lub wielopoziomową budowlą umieszczoną na drzewach na wysokości 2-3 metrów. Znajdują się tam półki na rzeczy osobiste oraz prycze. Wszystko zbudowane jest za pomocą żerdzi, bez użycia gwoździ. Żerdki łączone są natomiast sznurkiem z wykorzystaniem węzłów. Gdy przygotowano obozowisko, rozpoczęły się codzienne zajęcia. Chłopcy uczą się m.in. sztuki kulinarnej. Wszelkie produkty zapewniane są przez kadrę, jednak samo przygotowanie posiłku odbywa się w zastępach na ogniu. Ponadto jeden dzień podczas obozu poświęcony jest na konkurs kulinarny. Zastępy przygotowują wtedy swoje popisowe potrawy, które ocenia drużynowy wraz z zastępowymi. Cały obóz przebiega na zasadzie gry. Przez 2 tygodnie przeprowadzane są gry rozwijające, sprawdzające orientację w terenie, umiejętność posługiwania się mapą, znajomość węzłów i szyfrów oraz pierwszej pomocy. Kulminacyjnym punktem jest wielka gra, której towarzyszy najczęściej wprowadzenie pewnej historycznej fabuły. Wielka gra kończy się bitwą, podczas której zastępy walczą między sobą na chusty, spinacze lub inne elementy, w zależności od inwencji organizatora. Jeśli jest gra, to jest i rywalizacja. Czym byłaby jednak rywalizacja bez nagród i zwycięzców? Trofeami, które zastępy otrzymują pod koniec obozu, są wstążki, które następnie przyczepiane są do proporcji zastępu. Im więcej wstążek wywalczy zastęp, tym wyższy jest jego poziom. Jest to nagroda za wysiłek, a jednocześnie zachęta dla harcerzy, aby nie tracili chęci i walczyli do końca, pomimo przeciwności, złej pogody lub zmęczenia. Podsumowując obóz, Paweł Bałdyga stwierdza, iż scouting uczy zaradności, męstwa, odpowiedzialności i samodzielności. Pozwala na kontakt z przyrodą oraz przeżycie pozytywnych emocji, których nie dozna się nigdzie indziej. A w tygodniku Wirtualny Płońsk o bulwersującej mieszkańców Płońska sprawie nadgodzin w ratuszu. Pod koniec 2011 roku burmistrz, który ma nienormowany czas pracy, otrzymał ponad 31 tysięcy złotych wynagrodzenia za nadgodziny. Łącznie najbliżsi współpracownicy Andrzeja Pietrasika i on sam otrzymali około 60 tysięcy złotych. Na stronie 5 o rankingu samorządowym Rzeczpospolitej, w którym Płońsk znalazł się na 39 miejscu wśród gmin miejskich i wiejsko-miejskich. W tym numerze również o rozpoczęciu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzymin, trzecim bankowo najlepszym rajdzie pojazdów zabytkowych, który zagościł w Nowym Mieście, otwarciu restauracji McDonald's oraz pierwszym międzynarodowym spływie kajakowym imieniem błogosławionego Jana Pawła II, który zorganizowała parafia świętego Maksymiliana Kolbego w Płońsku. Zachęcamy również do lektury wywiadu z Magdą Tomaką i Damianem Kozłowskim, tancerzami, którzy osiągnęli już w tańcu klasę A i nie spoczywają na laurach. I na zakończenie jak zwykle kilka zaproszeń. W najbliższą sobotę 28 lipca nasze miasto odwiedzą delegacje policjantów, członków IPA z całej Europy. Początek uroczystości o godzinie 10.30 w Płońskim Kinie.
również w sobotę, ale o godzinie 16 i w parku w Załuskach, piknik zapalenia znicza gazowego. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w tych wydarzeniach. Ja już się z Państwem żegnam, życzę dużo słońca i do zobaczenia w sierpniu.